Eagle, you're looking great. Coming up 9 minutes. Altitude 4200. Houston, you're a go for landing. Over. We're go. Same type. We're go. 1400 feet. Still looking very good. Roger, 1202. We copy it. 10 and 50 feet down at 4. 30, zip pass down. They're tagged on horizontal velocity. Gdzie jest posterunek? Po co od razu posterunek? To że on tylko trochę wypity. Jana posterunek, w jego serwisie. Baby przychodzą i się skarżą, lubicą. Że mi to było ostatni raz. Jak macie obywatelko diabła za skórą i na pokuszenie wodzicie, to róbcie to prywatnie. Dobrze, idź i uważaj. Nagrody, wyróżnienia, osiągnięcia. No to ja. A tak szczerze, kto was przysłał? Województwo czy sama góra? Z powodów osobistych, sierżancie. Ale tutaj? Tu wrony zawracają. Szukałem pracy najdalej od stolicy. No, toś pan sobie znalazł taką najdalej. Ja pisałem o policjanta, bo już mi pora na emeryturę za rok, ale żeby ze stolicy. Tu jest trochę inaczej. Ale niewątpliwie szybko się połapiecie. Co ja wam dam do roboty, no?
Teren mam spory. Za to zaludnienie mniejsze, jutro się przekonacie. Weźmiecie służbowy rower z sieni. Rano udacie się w celu doglądu mienia państwowego w stanie likwidacji, o tu. Aha! Kwaterę zrobimy wam u obywatela Lewandowskiego. Sam tam mieszkałem. Co się patrzysz? Nic jej nie jest. Skąd pan wie? Widzę. Rozebrać ją, Wasylczuk? Sam rozbiorę. Ja tylko zabijać nie lubię. Najważniejsze, żeby się bydlątko nie bał. Zła robota. Kiepskie mięso. Śmierdzi strachem. Nie chodź do mojej baby. Moja baba nie potrzebuje pomocy. Długo cię nie było. Mówiła, że potrzebuje. Nie. Ty się semen ożeń. Nie będziesz musiał po wsi z pomocą chodzić. Będziesz mnie swatał? Chowam, jak nie wiem, kto idzie. Wystarczy. Teręcznik. Będziesz jadł? Nie. Muszę przy wozie zrobić. Jutro zrobisz. Odpocznij. Jutro jadę. Dopiero wczoraj przyjechałeś. Jadę do roboty. Ty widzisz w tym lesie, w tej robocie. Jak wilk żyjesz. A tutaj co mam widzieć? Co mi takiego cudnego pokażesz? Kiedyś byłeś inny. Zdawało ci się. Jestem taki sam! Jutro jadę.
A on niech się trzyma z daleka. Jego zostaw. To dobry człowiek. Niech sobie będzie dobry. Ale nie tutaj. Zrobiony. Tym można wszystko załatać. Jak tylko będzie z gumy. Dętki, kalosze, gumowice, wszystko. Kiedyś za PGR-ów to było życie. Tu PGR, w Niżnej PGR, w Moszczańcu PGR. A w każdym PGR-ze po 10 traktorów. A w każdym traktorze po 4 koła. A za każdym traktorem przyczepka. I też. A do tego chłopy, baby, dzieci, a każde po 2 nogi. I na każdą nogę gumowiec. Że o zapasowym nie wspomnę. A teraz to tylko prywatni i biedni. Sami kleją. Sprzeda mi pani papierosy? Na razie jeszcze nie. Ale kiedyś pewnie tak. Nie, dziękuję. Nie ma za co dziękować. Wino jak wino. Fakt, kiedyś robili lepsze. 3 flaszki już człowieka sponiewierało. Potem tylko szczać się chce. Wino truskawkowe. Tatuś, to mamusia, a to tatuś, a to ja. 1977, wtedy mnie tu przywieźli, siedziałem 4 lata. Wyrok jak dla brata, po korytarzu się przelata. Pasłem krowy, kopałem rowy, ścinałem drzewa. Za co? Za przekonanie. Miałem przekonanie, że mnie nie zwinął. Potem wyszedłem to samo. Drzewa, zwierzęta, rowy. A czy tu jest źle? Albo gorzej niż gdzie indziej? No.
to Olena, Rusinka. Ślub w cerkwi. Ten dom dla nas. Sześć lat temu. A, ta knajpa. W Warszawie na Grochowskiej 10. To jeszcze jest. Widział kto posterunek zamknięty w ciągu dnia? Na wieki wieków, amen. Pan pewnie ten nowy. Taki sam jak pana kierownik. 2 tygodnie już będzie, a w kościele pana nie widziałem. No tak. Nie chodzę. Nie wierzę w Boga. Nie za bardzo w każdym razie. Nie przeszkadza. Poglądy poglądami, a na mszę można przyjść. Chociaż pański szef i za komunizmu i teraz ma takie same poglądy, które progu kościoła mu nie pozwalają przestąpić. Nigdy nie był. Ja może kiedyś wpadnę. No widzę, że nic tu nie załatwię. Władza świecka nie powinna się bratać z władzą duchowną. Tak kiedyś było i było lepiej. Chyba nie zawsze. Niby nie zawsze, a zawsze. Człowiek przecież musi wiedzieć, kogo i w jakiej dziedzinie ma się słuchać. Przecież teraz policja z kościołem dobrze żyje. Ale wykrywalność od tego modlenia nie rośnie. Chłopcze, kiedyś to było. Polityka to walka idei. Wy dzisiaj tego nie zrozumiecie. 17 lat czekał na koronę. No i jak? Jakiś taki. Chodźcie. Chodźcie szybko. Thank you.
Nie liczysz się. Miało być do baru. Ale nie martw się. Następnym razem wyjedziesz. Chce mi pán zabrať obranie? U mne na Slováci, jak bývam čevčinkou, to chłopci baví się w coś takiego. Wszyscy przychodzili na rzekę, żeby się kopać, a wszyscy sobie zabierali. Dziewczynki chłopcą zresztą też. A teraz nie zabierają? Teraz nie ma tam żadnych chłopców ani dziewczynek.
Albo pouciekali do miasta, albo od razu rodzą się starzy. Zmarzłam. Niech się pan odwróci. Już. Co robisz? Robię z ciebie generała. Żebyś się niczego nie bał. Ja nie jestem nawet szeregowy. Jesteś żonaty? Nie. Już nie. Widać? Brakuje ci? Nie. Jej nie. Tylko... córki. Gdzie jest? Nie ma jej. Nie mam z nią szansy. Całkiem wyschła. Wolę, jak jest mokra. Już nie jest. Z nią jest ciężka sprawa. Ona nie jest stąd. To wiem. A skąd? O, stamtąd. Tam nawet wrony zawracają. Słowacja. Matka zmarła, co stamtąd uciekła. Przyjechała tutaj szukać swojego ojca Polaka, który zatrzymał się u matki we wsi na jedną noc. Tutaj też i ciasno. Jeden już się przez nią wieszał. A Janek? No sam widziałeś. Kolegium ma na bank. Ojca znalazła? Może znalazła, może. A wy co tak na powietrzu? Wideo szlak trafi. Głowica.
Ładny, nie? Ładny. Spokojnie. Amerykańska. Szybko schnąca. Wiesz co? Jakbyś go tak trochę, wiesz, tak jak ty potrafisz. Zawsze lepiej wiedzieć, co tam w trawie piszczy. Ty jednak świnia jesteś, wiesz? Świnia, nie świnia. Pośpiesz się, bo się spóźnimy. Muszę się przebrać. Paliwa szkoda, chłopie. No i jak tam? Spokój? Trochę się szarpali, ale ich uspokoiłam. Zabrałam im. Chcieli stół uciąć. Kurzymy tu, ale zasadniczo dmuchamy tam. Nie posiada z nami. Pomiesza się z orężadą, nie będzie widać. Nie, dziękuję. Kiedy idzie? Nic go nie bolało. Właśnie szuka. Jakbym wtedy usiadł w knajpie. Na chwilę chociaż. To byś tam został. Jak on sobie coś postanowi, to chociażby żabami padało, to mu musiało być. Kościejny to chłop. Teraz tacy się nie rodzą. Nic by pan nie nawojował. Ale jakbym nie wyszedł? Jeśli ty sobie myślisz, że on by się ciebie przestraszył, to ty jesteś za głupi nawet do policji.
Hustler, proszę. Co proszę? A to o. Papierosy. Jeszcze! Jeszcze! I widzicie, wystarczyło, że przyjechaliście i takie nieszczęście. Od razu statystyka nam się popsuła. Dobrze, że nie tylko popełnialność wzrosła, bo wykrywalność też za tym poszła. Można powiedzieć, że zatrzymaliście sprawcę na miejscu przestępstwa, to też się liczy. Nie zatrzymałem. Sam się zgłosił. Nieważne, ważne, że byliście na miejscu. Jirka, wyłącz tych zabojadów. Edek to Włoś. Przecież mówię, wyłącz. Daj coś po angielsku. A co ci za różnica? Dla ciebie może nie być. Dla mnie jest. Aha. Jak byłem w New Yorku, na Greenpointie, to mieliśmy taki job. Boss przysłał po nas kara z negrem za drivera i rajzowaliśmy przez całe city. Aż na Upper West Side. Tam digowaliśmy przy takiej gaspipie. A co to jest ta gaspipa? Żeś digował, to ja dobrze wiem. Gaspipa? No to gaspipa. 5 dolców od metra. To oni tam koparek nie mają? Mają. Ale to było specjalistyczne digowanie. Hard condition. Zratywuj. Jak tam biznes? Ale to digowanie to co to jest? Jego spytaj. Ja z angielskim nie bardzo. Co to jest? Co to jest? Łopata. Rów, kopanie. I wianki na kił. Postaw Ładziu winko. Nic to nie warte. Więcej benzyny się zbyt. A dziś? Zawiozłem 3 pary, a wziąłem 2. Ty, zalatywuj. Pytałem cię, jak tam biznes. Ty, zalatywuj. Cygańska twoja mać. Jeszcze objadę dukle. Tak, lepiej je. O której kończysz? Wieczorem. A zaraz jadę. Miał cię stąd zabrać. Zabrał. Do Dukli. Co ci dać? Myślałem, że więcej chcesz. Trzeba było tego nie zmarnować. Chodźmy wieczorem na trzek. Andrzej, ja jestem teraz moim siatką. Święta, 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 święta
Tu zawsze taka zima? Gdzie tam zawsze? To tylko w tym roku nie może się jakoś zacząć. Koń? Nie widzę żadnego konia. To chyba twój koń. Gdzie bym mój? Drewno jakieś ciągnie. Drewno? Mietek, a leśniczy o tym wie? A skąd ja mam wiedzieć, co on wie? Chłopie, jak chcesz, żeby ci dupa marzła, to ja mu powiem, żeby sobie poszedł. A jak wolisz mieć ciepło, to wkładaj kapotę, potniemy i po sprawie. Przecież ja jestem policjantem. Że ci jeszcze nie przeszło? Zamarzniesz. Innej szef nie miał? A, jakoś tam mi się spodobała. Ze starych zapasów. Dawniej to nawet bombki mieliśmy służbowe. Tak. Tak. Tak jest. A? Kościejny dostał przepustkę na święta. Stan podwyższonej gotowości znaczy. No co, Kościejny, święta w domu, nie? Ile ci dali? 2-3 dni? Za dobre sprawowanie? No to jak tam jest? Człowiek by chciał wiedzieć, nie? Ciekawa sprawa. Taki kryminał. Jak byłem na Greenpoincie... I co i zobacz. To nic nie kosztuje. Tacy jak ja nie idą. Trzeba mieć tu. Przychód, rozchód, kalkulacja. Sprawy sercowe to przeżytek. A wiesz, że się ożeniłem? Szkoda i dla ciebie. Thank you.
I to wszystko? Wszystko. Grzeczny jak baranek. Nie jedziecie do domu na święta? Nie mam domu. To w takim razie... Wesołych. 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 Wesołych świąt! Wesoły! A kwitna to masz? To dzisiaj zwierzęta nawet mają przemawiać ludzkim głosem, a ty kwit! Wesołych świąt! Wesołych świąt, pani Irenko. Nawzajem, panie Andrzeju, nawzajem. Siadaj, władzo. Irka, podaj kieliszek. Pewnie zaraz zamkną. Wiesz, władzo, tam gdzie siedzę, widać z okna kawał nieba. Niedaleko jest lotnisko. Jak jest pogoda, to samoloty wyglądają jak złote krzyżyki. Krzyżyki? Takie na szyję. Władzo, wiesz. Nigdy nie leciałem samolotem. A ty? Leciałem. Wysoko? Chyba tak. Nad chmurami. Jak tam jest? Bo ja wiem. Niebiesko. Trochę jak w niebie. Spokojnie. Bałeś się? Bałem. Ale to taki inny strach. Jakby człowiek oglądał siebie samego z daleka i tylko wiedział, że tamten drugi się boi. Taki strach, nie strach. Mówisz? Że jakby patrzył na siebie z daleka. Coś takiego. Masz o tamto żal? Nie. O tamto mam do siebie. To dobrze. O wszystko trzeba mieć do siebie żal. Siedzę tutaj po to, żebym powiedział, jak tam jest. Kto? On.
ode mnie. Monarchy potrafią przefrunąć nawet 6000 kilometrów. Wyglądają na takie delikatne. Byłem wczoraj nad rzeką. Zupełnie zamarzła. Może wiosną rozmętnie. To ty, Mietek, i pierogi potrafisz zrobić? A czego ja nie potrafię? To czemu nic nie robisz? A, jakoś mi się nie chce. Nie to, że jestem leń, ale że to trochę tu, trochę tam i razem to nic na stałe. Tutaj wszyscy tak. Taki klimat, no. Z robotą jak z pogodą, zmienia się. Ja 7 lat w jednym miejscu pracowałem. Codziennie? Tak, w biurze. Dobra robota. Nie kurzy się. Bo się spać chce. No ja to nawet lubię pracować. No ale kto dzisiaj potrzebuje traktorzysty? Każdemu to, co ma pisane. Cholera. Przy świętej Wigilii? A co
30 lat temu w żłobiskach to w ogóle nie było światła. I ludzie więcej widzieli. Coś ty, żeby przy święcie nie przekląć. Bez sensu gadasz. Widzieli. Moja babka na przykład. Codziennie coś widziała. Niby co? No, różne takie... A ty w to nie wierzysz. To są rzeczy niepojęte i muszą to takie widocznie być, bo jakby było inaczej, to by ich w ogóle nie było. Moja babka to się na tym znała. Biały dzień widziała, czego inni ciemną nocą. A potem założyli elektryczność i przestała widzieć. Niech będzie pochwalony. Od samej dukli, jak w Egipcie, a po chałupach tylko świeczki się palą. Ale trzeba było, bo miałem 3 pary gumowiczów do oddania. W Wigilię? Ekspres to ekspres. No lecieli. Krople, bo przemarzłem. Na zimę trzeba będzie co z karoserią. Prawie jak na pasterce. Ja tego nie widzę. Zupełnie nie widzę. Jasna sprawa. Przecież mgła. Tak jak zwykle się wy pomalutku tamtędy skręcasz w drugą przecinkę w prawo, no bez nerwów. A ja boczkiem będę pół godziny za tobą. Jak cię ktoś spotka, nic nie mów. Patrzcie, zamarz. A taką miał gorącą krew.
Tyle zostało z cerkwi. Wzięli ją do muzeum. Tu było prezbiterium. A tu nawa. A ty stoisz na progu. Jakoś tak ciągnie od ciebie. Przecież zamarzłem. Ale jest ciepło. Powinieneś odtajać. Umiera się raz. I potem już nic nie można zmienić. Widać można, skoro tu siedzisz. Siedzę i nie siedzę. No to po coś tu przyszedł? Pogadać chciałem. Wiesz, tam nie jest źle, nie można narzekać. Ale jakoś tak... Jeszcze taka cisza. A u żony byłeś? Wtedy mnie nie widziała, to i teraz nie zobaczy. Muszę już iść. No to idź. Ale posterunek muszę zamknąć. Przecież ja jestem duch. A nie wiesz, gdzie w okolicy będzie świniowicie? Ty z ludźmi dużo gadasz. Świniowicia mi tam najbardziej brakuje. A proszki? Co? Co proszki? Jak schodzą? Jakoż schodzą? Które najlepiej? Nie pamiętam. No to... No to po co tam siedzisz? A ty co się głupo pytasz? Tam się najlepiej schodzą. Zostaw to. Co trzeba jutro przywieźć? Chciwe, co chcesz. Co jest? Łaskę robisz? Znudziło mi się. Co? To wszystko. Uważaj! Thank you.
zabić mnie chciał! I nawet nie stanął! Mietek? A gdzie tam Mietek? Edek! Na dukterskiej szosie! Nawet się nie obejrzał! Złóż jutro doniesienie. Nie mogę! Swoim gackiem jechałem, a to prawie tak jakby mnie tam nie było, bo nie miało prawa być. Ale jeszcze mnie szczęście! Mnie też. To może być coś takiego, co? W domu nic nie ma. To chodźmy do knajpy, do ludzi. Do dnia chłopcy, do dnia białego, wypijemy jeszcze litra jednego. Do dnia chłopcy, do dnia białego, wypijemy jeszcze litra jednego. Przychodzę do domu samego rana, a moja żoneczka leży jak łania. Jakże nie mam pić i wesołym być, kiedy na wódeczkę umiem zarobić. Do dnia chłopcy, do dnia białego, wypijemy jeszcze. No co? Jest kasa, jest lubica, jest zabawa. Wypijemy jeszcze litra jednego. Przychodzę do domu, nie ma wieczerzy, a moja żoneczka w łóżeczku leży. Jakże nie mam pić i wesołym być, kiedy na wódeczkę umiem zarobić. Do dnia chłopcy, do dnia białego, wypijemy jeszcze. Nie wiedziałem, że on tak potrafi grać. Wszyscy cyganie potrafią, znaczy prawie wszyscy. To on cygan? Cygan, co za różnica? Nie ma obiadu, a moja żoneczka poszła do stadu. Jakże nie mam pić i wesołym być. Przyjdę na rzekę, chcesz? Chcę. Przyjdę, ale jutro. Wszystko jutro. Do dnia chłopcy, do dnia białego. Wypijemy jeszcze jednego. Przychodzę do domu, nie ma obiadu. Na kiego wypadnie, na tego Przeciąg gdzieś się zrobił. Ci nogi mył i ten brudek pił. 1500 kolegium za te schody wtedy. Ja nie dla ciebie wróciłam, Jasiu. Zostań! Wszyscy się tacy sami. Janiczko, nie. Niekto ma czekała nad rzeką. Oh.
Mało było muzyki. Jakiej muzyki? Wczorajszej. O czym pan mówi? Już ty wiesz o czym. Wszyscy cię widzieli. Biały dzień. Hoberka z tą... Lubicą. Kierowniku. Był wieczór. Ja po służbie. Chodźcie. Chodźcie. Ja nic nie pamiętam. Nie wiem. No. Nic nie pamiętam. Nie wiem. No nie wiem jak, no. Gonię go i gonię. Drobiazgu chciałem ją łapać. Lubiła tu przychodzić. No tak, bracie. Fajek nie kupisz. Dopiero jak knajpę otworzą. Wymiana.
Trzeba żyć, chłopie. Trzeba żyć. Kto po nich dzwonił? On nic nie pamięta. Przecież jak był w takim szoku, nie mógł chyba dzwonić. Jeśli noża mu nie mogli z ręki wyjąć, to jak mógł zadzwonić? Wcale nie jasne. Właściwie to takie jasne, że aż za jasne. Przecież ktoś dzwonił. Kto? Nie wiadomo. Ktoś. To znaczy wiadomo, on dzwonił, bo nikt inny nie mógł. Jak on mógł coś takiego zrobić? Żeby chłop chłopa. Ale kobietę? Lubicę? Co ona mu zrobiła? Skąd dzwonił? Kto go widział? Jak on może wiedzieć, skąd dzwonił, jak on nic nie pamięta? W naszej wsi są trzy telefony, z czego jeden u nas, a drugi u księdza. Trzeci jest u obywatela sołtysa, wyłączony. O co wam właściwie chodzi? Życia nikt jej nie wróci. Jest ofiara, jest sprawca, jest wykrywalność, a wy tutaj w policjanta chcecie się bawić. Właściwie to chciałem się z tobą zobaczyć. Przyszedł mi do głowy cmentarz. To normalne, nie myślisz? Dlaczego akurat ja cię muszę widzieć? Dlatego, że nie jesteś stąd. I dlatego, że nie do końca we mnie wierzysz. Tamci uwierzyliby od razu. Palić też nie mogę. Byłem u księdza. Schabowego jadł. Pachniał także. Widział cię? Gdzie to? Ani widział, ani słyszał, ani nic. To jak cię specjalista nie widział, to może jednak cię nie ma? Jaki z niego specjalista od duchów? Na ludziach trochę się zna. Za to ze mnie niezły specjalista od duchów. No właśnie. Czy ty... Chcesz wiedzieć, kto to zrobi? Tak. Jak tu przyjechałeś, to na niczym ci nie zależało. Jestem stary, zmęczony. Wścisz tu w matrzu i
light. Zdrowotne. Jeszcze z kiosku. Kupował ksiądz u niej? Nie wypadało. Gospodynię posyłałem. Ona tam różne takie miała. Wydawnictwa. W charakterze pornograficznym. No, ale mamy wolność. Właśnie. Biedna, zbłąkana dusza. Biedna owieczka. Wypuścić duszę na wolność, to od razu zaczyna się błąkać. Dobrze powiedziane. Dobrze powiedziane. Może już pochować. A niech się jeszcze wietrzą. Dwadzieścia osiem lat jestem księdzem. A ja 26 policjantem. Trzeba to zrobić. Tak czy tak, to i tak nikomu nie zaszkodzi. Nawet jak nie pomoże, a pomóc przecież może, bo niby czemu miałoby nie pomóc? Dobrze powiedziałeś. Trzeba zrobić składkę. Chyba starczy. Mieciu, to nie flaszka, to jest poważna rzecz. To moja sprawa. Wreszcie pan przyszedł. Zdrzemnąłem się. Podobno w kościele człowiek się nie starzeje. Nawet jak to nieprawda, to sen zawsze spokojniejszy. Nareszcie pan przyszedł. O, proszę. Święta Katarzyna, patronka parafii. Święty Florian, patron strażaków. A tam, jeśli by pan wolał, feretron ze świętym Józefem. Jak go czterech niesie, to żaden ciężar. Pan jest młody, silny. Tak, tak. Ale ja mam inną sprawę. Można powiedzieć, urzędową. On czeka. Napisano, trudno jest wierzgać przeciwko Ościeniowi. Ale możesz nie znać tego tekstu. Jeśli urzędową, to chodźmy na plebanię. To jak on to panu powiedział? Powiedział, że jest już zmęczony i chce wrócić tam. To jakieś niepoważne. Raz tu, raz tam. Za życia też sobie nie umiał miejsca znaleźć. Gorąca krew. I mówił, że z tym morderstwem to nie tak. Że to nie Janek. Powiedział, że on wie. I powie. Tylko... chciałby, żeby mszę za niego odprawić. Niech pan to schowa. Intencja jest raczej nietypowa. Pójdzie pan kiedyś z feretronem. Thank you.
i jak? Ładnie. Trochę jakby do ślubu szła. Masz? No to daj. Zalatywuj, tak chciał. Niby tu leży, a nie zupełnie, co? Wierzysz w to wszystko? W to wszystko? No w to, że tam jakoś jest, że w ogóle jest. Sam wiesz. Jak nie myślę, to chyba wierzę. Ale jak zaczynam myśleć, to nie wiem. Ty sobie wisisz. A my tutaj wszystko musimy na swój rozum brać. Spokojnie, nikt nie widzi. Idź sam. Ja poczekam przed kościołem. Zobacz, ja nawet cienia nie rzucam. A zegarek? Nie chciałbym się spóźnić. Zdążymy. Zaczyna się o 6:00. To ma być msza? A gdzie ludzie? Gdzie organista? Jest Mietek. Władek. Ja się o ludzi pytam, a nie o kolegów. Porządnej mszy. Bo jak nie, to... Wszyscy postać. Wstawaj, wstawaj! Do ciebie mówię, ty. Za co? Za co? Już ty dobrze wiesz za co. Ja pamiętam. I ty Radek też. Wszyscy! Wszyscy jesteście aresztowani! Szybciutko. Idziemy. Niepopłacone! Dawaj. Proszę, szybko, szybko. Szybko, ruszać się. Szybciej powiem. Proszę, proszę, biegiem. Szybciej. Ruszać się. Biegiem. Szybciej, szybciej, szybciej! Dawaj, dawaj! Szybciej!
się za nami. Co? Kapeć? Kapeć, kapeć. Piąty w tym tygodniu. Jesień. Do domu lecę. A na wiosnę to co? Do pracy lecę? Zasadniczo z gęsiami to nie wiadomo, ale... Jak się tak zastanowić? Prawie nowe. Ale przeleciał. Dobrze, wezmę.